I moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Mamy beta wersję Poleć Znajomego, czyli zaproś znajomych i grajcie razem, by zdobyć darmowy strój i inne nagrody w grze. Zarejestruj się online, by rozpocząć. Klikamy sobie w ten oto żółty przycisk, następnie przechodzimy do strony internetowej, oto właśnie takiej. I teraz musimy polecić znajomego. Nawiąż kontakt ze znajomymi, zdobądź strój kosmiczny, tęczowa ścigaczka w grze, a także inne nagrody. Jest to wersja beta. Niektórzy gracze mogą mieć problemy z ładowaniem listy znajomych z powodu dużego obciążenia strony. Może to zająć dłużej niż zakładano. Zdobądź strój, zatem klikamy sobie tutaj i teraz dołączanie do poleć znajomego. Aby śledzić akcje w grze i sprawdzać stopień ukończenia zadań w poleć znajomego, zaloguj się przy użyciu swojego konta Epic Games. Tak więc logujemy się teraz. I po kliknięciu przenosi nas z powrotem na stronę. I jak to działa? Dodaj uprawnionego do działu w programie znajomego z Fortnite na stronie poleć znajomego, wykonuj zadanie ze znajomymi i zdobywaj nagrody. Klikamy rozumiem, a następnie klikamy stwórz połączenie, czyli zadanie pierwsze, dodaj znajomego w Fortnite. Do otrzymania mamy ekran wczytywania. Zjeżdżamy sobie nieco niżej i mamy listę znajomych. Jeszcze nie udało ci się nikogo dodać. Dodaj znajomych, by zacząć wykonywać zadania. Dodaj znajomego w Fortnite. Klikamy sobie. Trwa wczytywanie listy znajomych. Dodaj znajomego z Fortnite, który grał przez maksymalnie 120 minut w główny tryb Fortnite Battle Royale. To jest solo w parach, w trójkach lub oddziałach w ciągu ostatnich 30 dni, wliczając w to nowych graczy. No to zapraszamy. Dodaj. Proszę bardzo. Udało ci się dodać pierwszego znajomego w poleć znajomego. Razem zacznijcie wykonywać zadania z poleć znajomego w Fortnite. Twój znajomy także otrzyma nagrody za wykonanie każdego z zadań. Polecani nie muszą rejestrować się na stronie. Możesz sprawdzać postępy twojego znajomego i udostępniać je przy użyciu linku publicznego. A więc klikamy sobie OK i zadanie pierwsze wykonano z Gruda 23. Kontynuuj wykonywanie zadań ze znajomymi i pomóż im zdobyć wszystkie nagrody. Kolejne zadanie znajdziesz w postępach par. Moi drodzy, oczywiście jeżeli nie macie znajomych, z którymi możecie pograć, to warto sobie na drugim urządzeniu, czy to laptopie, czy telefonie, zainstalować Fortnite'a, stworzyć drugie konto i tak generalnie wykonywać te zadania. Taki prosty sposób, taka mała podpowiedź ode mnie. Oczywiście łapka w górę pod tym filmem, kliknij w subskrypcję, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału. Zapraszam cię do tego bardzo serdecznie. Gdybyś kupował coś w sklepie Fortnite, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpiszesz mój kod Kompulsator. Gratulacje, zdobyto ekran wczytywania korki. Super, klikamy sobie w super. No i udało się dodać znajomego. Dodać możemy jeszcze innego znajomego. Oczywiście, kogo my tu mamy na tej liście? O, Kompulsatorek. To jest właśnie na drugim urządzeniu. I sobie dodam, mam na telefonie dokładnie tę postać. I jest nowe połączenie. Pora pomóc znajomemu w zdobywaniu nagród. Grajcie razem, by wykonywać wszystkie zadania. Postępy dokonywane z każdym ze znajomych są śledzone osobno. Od ciebie zależy, z którym znajomym będziesz grać. Okej. No i mam już dodanych dwóch znajomych. Statystyki na tej stronie aktualizują się co 60 minut, tak więc Epic stawia na to, abyśmy również publiczne statystyki prowadzili na ich stronach internetowych, no całkiem sympatycznie. Zadanie drugie, rozegraj jedną grę w Fortnite z poleconym. Okej, czyli teraz muszę zagrać ze znajomym, którego dodałem, czyli odpalę sobie telefon i zagram ze znajomym, aby zdobyć fajne malowanie. Później do zdobycia będzie lotnia, następnie kill-off całkiem sympatyczny i także strój. No cóż, zatem do dzieła. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, czy dodaliście już znajomych. Jeżeli nie, to możecie śmiało dodać mnie, Kompulsator, to jest mój nick. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Powodzenia, trzymajcie się, cześć!